Siema wszystkim. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Nazywam się Mariusz Solecki, co już zresztą wiecie, bo widzicie nazwę kanału. Z tego co mi wiadomo, to chyba w większości przypadków oglądają mnie ci sami ludzie. Bardzo mnie to cieszy, bo mamy fajnie zżytą społeczność. Co dzisiaj robimy? Oczywiście kontynuujemy naszą karierę w WRC Generation. Kolejny rajd przed nami. Czasami szeroka, czasami biegnąca przez wąskie uliczki w miejscowościach Kenia. Nie przedłużamy, jedziemy do Kenii. Oczywiście chcemy przejechać odcinek testowy i sprawdźmy jak z długością odcinków specjalnych. Ok, czyli najdłuższy jest Power Stage, z tym, że to jest 14 km. Tak naprawdę pierwszy dzień to jest jedna partia i drugi dzień to jest druga partia. 7, 6. O, to jest ciekawe. Wydaje mi się, że lepiej będzie założyć na cały pierwszy dzień miękki opon, a na Power Stage drugi. I tak zrobimy. Przepraszam, twardych. A na Power Stage weźmiemy miękkie. Tak to uczynimy. Kenia to jest rajd, który wrócił tak naprawdę niedawno do Mistrzostw Świata. Do kalendarzu. I co mogę o nim powiedzieć? No, Kenia zawsze mi się będzie kojarzyć z rajdami początkiem lat 2000 i końcówką lat 90. Gdzie był to taki prawie rajd terenowy podczas rajdów płaskich. Zawsze bardzo wymagający dla samochodu i dla załóg. I tak naprawdę bardzo często tutaj jechało się na tak zwane dojechanie, żeby po prostu dojechać do mety. I to już samo w sobie generowało wynik. Jeszcze sobie zrobię bez was na szybko jakąś konfigurację samochodu. Cały czas będziemy próbowali walczyć z tym luźnym tyłem. Ok, stworzyłem jakiś wstępny profil setupu, po prostu spiąłem bardzo mocno centralny dyferencjał, zobaczymy jak to będzie wyglądało podczas jazdy, a żeby to sprawdzić, jedziemy na odcinek testowy. Wieczór. Nie wiem dlaczego klimatem ten wcześniejszy, albo no ten może nie, ale ta pierwsza plansza, którą widzieliśmy, bardzo podchodzi mi do rajdu Polski, gdzie wieczorami z lokalnych pól robiliśmy sobie po prostu pola namiotowe i oczekiwaliśmy na odcinki, które będą rozgrywać się kolejnego dnia. No ale sprawdźmy, co te zmiany w setupie mi przyniosły i jak mi się będzie jechało. 5, 4, 3, 2, 1, here we go! No na razie nie ma za bardzo gdzie posprawdzać setupu. Oj, oprócz tego, że tu mocno podbiło. Ale mnie bardziej tutaj od zawieszenia, które zawsze można zmiękczyć, interesuje to jak zachowuje się nasz centralny dyferencjał. I czy auto nie jest w odczuciu znowu tylno napędowe, bo widzieliście co ostatnio się działo. Szczerze, na razie jest zaskakująco dobrze. Zobaczymy przy jakimś mocniejszym, powiedzmy, trójkowym zakręcie. Tak naprawdę miałem od grania w WRC Generation, myślę, około tygodnia, bo ja bardzo często te odcinki staram się nagrywać po prostu hurtowo, jeden za drugim, żebyście mieli po prostu jakąś tam ciągłość, żeby się wrzucały w odpowiednich momentach. Natomiast no, zdarza się, że je po prostu jadę jednego dnia. Było lekkie ratowanie.
tył zabrało, ale to była moja wina. Jak sobie odwiniecie to nagranie i trochę cofniecie, to zobaczycie, że jednak dotknąłem chyba troszkę hamulca, jak lewe koło było poza drogą. Jest ok. Myślę, że możemy tak jechać dalej. Oczywiście potwierdzamy naprawy. Nieregularny shooter, tylko chcę te moje ustawienia skeni wstępne. So. Jedziemy na pierwszy prawdziwy odcinek. 7-kilometrowy, praktycznie 8. I potem kolejny 6. Myślę, że tutaj wybór opon twardych to był dobry wybór. Chociaż tak naprawdę tutaj jest w międzyczasie, widzę serwis, którego nie wziąłem pod uwagę. Tutaj by można było drugie zarzucić opony. Ale nie, ja sobie zostawię po prostu te miękkie na ten 14-kilometrowy power stage, bo to są oczywiście dodatkowe punkty. Ruszamy. No i po raz kolejny nocny odcinek. Ogólnie z czym wam się kojarzy Kenia? Mi prawdę mówiąc, jeżeli myślę Kenia, to pierwszy obraz, jaki pojawia się w głowie, to jest obraz Toyoty Celiki, która wpada w takie bardzo duże błoto, które przelewa się aż przez maskę, przez przednią szybę i aż na dach. Kiedy Kenia była po prostu w jakimś deszczowym okresie rozgrywana. I z czym mi się kojarzy Kenia? Kojarzy mi się z właśnie początkiem lat samochodów agrupowych, końcówką samochodów agrupowych WRC, początkiem samochodów WRC, kiedy mogliśmy w rajdach zobaczyć na autach WRC snorkele, takie jak w samochodach terenowych do łapania powietrza. To takie moje pierwsze skojarzenia, jak to wygląda u was. A my ruszamy powolutku na pierwszy OS. Zobaczmy, jak będziemy wyglądać w przeciwieństwie do naszych przeciwników. 5, 4, 3, 2, ostatnio za różowo nie było. 100. Flat right, intellect 6. Into right 5 cut and left 3 opens. Into right 3 and left 5 tightens. Oj, znowu był problem z tyłem, ale powiem szczerze, że... A w ogóle jakie wprowadziłem zmiany w setupie? Nie wprowadziłem ich za dużo. Główny, który wprowadziłem, to bardzo mocno spiąłem środkowy dyferencjał. Żeby po prostu też bardziej przód dostawał więcej mocy. Jeżeli mamy taką charakterystykę samochodu w tej grze, no to musimy próbować z nim po prostu walczyć setupem. No i powiem szczerze, że jest chociaż bardziej responsywny teraz samochód na gaz. Nie czuję, że to jest tylny napęd, tylko po prostu teraz czuję, że mogę gazem samochód wyciągnąć. Cały czas łatwiej tył stracić, tak jak teraz. Ale widzicie, ten przód się teraz zagrzebuje i wyciąga ten samochód. A jeżeli byłyby ustawienia defaultowe, to najprawdopodobniej w tym momencie po dodaniu gazu bym zakręcił pełnego bączka, no bo mówię, były odczucia, jakby to był samochód tylnonapędowy, więc idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o setup. No tutaj nas trochę zabrało. Jednak muszę pamiętać, że to są twarde opony. Nie wiem, czy nie chciałem być jednak trochę za bardzo cwany. Zobaczymy. W trakcie odcinka. Na chwileczkę troszkę się zamknę i spróbuję skupić. No tak, nie pamiętam za dobrze. Jednak niestety Kenny. Jeszcze zabiera moc od tyłu przy hamowaniu, więc trzeba troszkę więcej balans hamulca na przód ustawić. Ojej, 7 sekund straty. Więc spróbujemy nadrobić. Right
A, z czego wam się muszę wytłumaczyć? Czytam komentarze oczywiście, zresztą co widzicie, staram się odpowiadać na wszystkie tam, gdzie mam coś do powiedzenia. I przeczytałem, że chcecie kamerkę z widokiem na kierownicę. Będziemy to rozkminiać, tylko muszę jakąś ogarnąć kamerkę, żebym mógł po prostu sobie na spokojnie na PC-cie nagrywać, bo na chwilę obecną nie mam nic zewnętrznego. Mam kamerkę Xiaomi, ale ona... Ona jako kamerka taka internetowa tak średnio się sprawdza. I nie mam tak naprawdę żadnego za bardzo statywu, żeby ją postawić. Do tego jest kwestia uważania na baterie, bo jednak to jest kamera w stylu action cam i tam baterie szału nie robią. A nagrywanie takiego odcinka to jednak ta godzina najczęściej, nie? I no muszę jakoś to ogarnąć. Jeżeli możecie ogólnie polecić jakieś fajne kamery Full HD właśnie, żeby były do nagrywania w formie... No takiej kamerki internetowej, czasami będę ją używał właśnie do pokazania kierownicy. Myślę, że czasami będę używał do pokazania w ogóle mojej niezbyt wyjściowej twarzy, ale jednak będzie widać jakieś emocje. No to dawajcie znać, jeżeli możecie coś polecić. No na razie nie nadrabiamy. Kamień. Spokojnie, Andrzej. Kurczę, chyba wiecie co? Tak patrzę, co się tu dzieje z tym samochodem. Chyba jesteśmy trochę za twardo ustawieni. Szał nie było, ale tragedii też nie było. Miałem w miarę kontrolę nad pojazdem. Nie licząc tego, gdzie przestrzeliłem to hamowanie. I tak naprawdę moglibyśmy wygrać ten odcinek, jakby nie kara 5 sekund. No ale no trzeba policzyć, że to jest też i tak pobłażliwe tak naprawdę od gry, bo jeżeli kibice by nas wyciągali z tamtego miejsca, to byśmy więcej stracili. Jedziemy na kolejny OS. Proszę. Przed nami w klasyfikacji tegoroczny główny rywal Kajetanowicza, więc spróbujemy go pomścić na koniec sezonu. Ale czy to się uda? Rozpoczynamy odcinek. Wreszcie jakiś w dzień. Right 2 dot cut and left 2 small cut 50 over bump. Into left 5 narrows, rock out and left 2. Into right 3 tightens. Tak, dużo lepiej się wyciągnąć tym przodem, tylko no nie wolno przeginać. Jednak z kątem po ślizgu. O, tu podniosło ładnie. Spokojnie, Mariusz, nie rób nic głupiego. And full focus. Jump into flat right 200. No, te podbicia nie są zbyt pozytywne dla samochodu. Flat left 150, bumpy. Look out, wrong shot. No, znowu ten sam błąd.
Coś to auto mi nie chce hamować. Byłem pewien, że się zahamujemy w porę. Widać niepotrzebnie. Jest o wiele za twardo ustawiony samochód. Będziemy coś na to radzić zaraz na serwisie. Jeden przycisk. Chciałem to, o właśnie. Bo zajęcie to nic nie widzieliście. Bo YouTube jednak wszystko dużo ciemniej zapisuje. Kurczę, ale piękny odcinek. I ta rura bardzo kojarzy mi się z Colinem bodaj 2000 chyba 4, 5? Wiem, że się koło takich rur jeździło. Tylko nie w tym rajdzie, tylko w Australii bodaj. Hamuj wcześniej, Barysz, i wyciągaj gazem. Tak! Wreszcie zaczynam... Nie ja ogarniać, ale samochód zaczyna zachowywać się jak samochód. O, nie licząc tych podbić. No i znowu cięcie krzaków, a la Robert. Finish. To był dobry odcinek, mimo tego dużego błędu. I widzicie, nawet jeżeli komputer hamuje, to zabiera mu tył. Jeszcze by można spróbować troszkę przenieść kolektorem siły hamowania. Po prostu hamulec na przednią oś bardziej. Spróbujemy. Samochód w pełni naprawiamy, zdecydowanie. Jak wygląda sprawa z naszymi oponami? Mam dwa sety miękkich opon. Szczerze? Wygląda to dobrze. Tak zrobimy. Tu ustawimy jeden set i tu drugi. Teoretycznie powinniśmy jeszcze przyspieszyć, na co liczymy. Więc jedziemy dalej. Nie czekamy, ruszamy. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. 50. Flat right and flat left, 30. Right six tightens, tree out into flat right, narrows, 30. Right six tightens and left six, tree in. Aj, aj, aj. 30. Zapomniałem. Teraz na tych podbiciach sobie przypomniałem, że przecież miałem ustawiać jeszcze amortyzatory, miałem zmiękczać. Miałem utwardzać. Stabilizator poprzeczny, nic z tego nie wyszło. To nic, poczuję się jak w Swiftie, który nie ma możliwości regulacji zawieszenia. Yes, I'm okay. Pełny Altonen. Co prawda po uderzeniu w głaz, ale no to słuchajcie. Sorry, że się nie odzywam, ale no wiecie. Jest ten problem, że jednak jak są bardziej skomplikowane odcinki, albo takie, których mało jeździłem w WRC 10,
A we wcześniejszej gry w WRC też tak mniej jeździłem, to po prostu muszę się bardziej na nich skupić. Why? Poczułem się. Mariusz, hamuj wcześniej, bo to jest kamień. No i... Nic z tego. Wiedziałem, że mam hamować i hamowałem. Nic to nie dało. A na tej jednej hopce, gdzie podniosło mi tak przód, poczułem się trochę jak Nowikow swego czasu na Finlandii. Nie wiem, czy pamiętacie, gdzie dosłownie niebo oglądał. Powiem wam taką anegdotkę, że swego czasu to było chyba gdzieś w okolicach rajdu rzeszowskiego. Ja pamiętam, czy jeżeli chodzi o czas. I pamiętam, że wtedy jeszcze w mistrzostwach Polski jeździł Tomek Kuchar. A ja jako kibic zagorzały rajdów, wtedy jeszcze chyba nawet nie jeździłem nic w amatorkach. Przyszedłem właśnie pooglądać, jak sobie panowie opisują trasę. Tak, byłem do tego poziomu mocnym kibicem, że przychodziłem na trasy rajdów, nawet jak zawodnicy mieli zapoznanie z trasą i jeździli samochodami cywilnymi przy prędkości tam wszystkimi przepisowymi, czyli 40-50 na godzinę. I dla mnie i tak szałem było to, że mogłem zobaczyć tych zawodników po prostu, tak? Mogłem popatrzeć w twarz Leszkowi Kuzajowi, Tomkowi Kucharowi, braciom Bębenkom i tak dalej, i tak dalej. I właśnie pamiętam, jak Tomek Kuchar opowiadał jakiemuś znajomemu w tamtych czasach o tym skoku Nowikowa na Finlandii. I pamiętam określenie Tomka na to, co on zrobił. Powiedział coś takiego: widziałeś ten je tego Any? Mało zrobił backflipa, nie? Także no, myślę, że skoro nawet na jednak zawodnikach z czołówki RSMP robiło to wrażenie, to nie dziwię się, że na nas też robiło. Kolejne błędy. Dobrze, że pomimo ustawionego realistycznego poziomu trudności w tej grze, nie zawsze jest to liczone naprawdę realistycznie, bo po tym uderzeniu w kamienie nie mielibyśmy już na pewno tylnego koła. Zakończylibyśmy ten rajd jak ostatni rajd w tym sezonie Kajta. Też bez lewego tylnego koła właśnie. Króciutki OS przed nami. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Szczerze mówiąc, bałem się, że tu dacha palniemy jak w to uderze, dlatego tak trochę za szeroko wyjechałem przodem. Co do Tomka Kuchara, ja nie wiem, czy pamiętacie, że on był właśnie specjalistą od tego typu odcinków specjalnych. Pamiętam swego czasu, kiedy wygrał Barburkę Warszawską przy pomocy Peugeota 307 CC WRC, gdzie wcześniej stał ponad minutę w zaspie podczas jednego z odcinków i potem właśnie na tyle mocno poprawił swój czas na karowej, która była właśnie takim Mickey Mouse Stages, że wygrał całe zawody. Ale... Zwyciężył kryterium asów, Tomasz Kuchar, potwierdzam.
Tomek Kuchar i Daniel Demurski zatem dokonali rzeczy, wydawałoby się, mało możliwej i tak w ten sposób teraz manifestują radość. Ja mówiłem, kiedy wyruszali ze startu, że on zrobi wszystko, żeby pokonać Jana Chmielewskiego. I jeżeli tak to dalej będzie, to prawdopodobnie Tomasz Kuchar może przeskoczyć. Tak jest! Przeskoczył również Kamila Butruka. Kuchar, Demurski, pomyliłeś się. 0,9,85, 4 sekundy szybciej od Jana Chmielewskiego, a już nie wspomnę, ile szybciej od całej reszty. Zdemolował Tomasz Kuchar konkurencję. Raz jeszcze pokazał, że ten tytuł króla takich odcinków absolutnie mu się należy. Oczywiście na innych odcinkach też sukcesywnie nadrabiał stratę, natomiast no, na Karałowej to już przypieczętował. Jeszcze przed nią był na drugim miejscu. Piękne czasy, ale muszę wam się do czegoś przyznać, mimo że jestem dużym fanem rajdów, naprawdę niesamowitym kibicem, to nigdy w życiu nie byłem na Barbórce Warszawskiej jako kibic osobiście. Zawsze śledzę oczywiście relacje Karową na żywo, w telewizji jest bardzo często transmitowana, natomiast niestety nigdy nie miałem okazji zobaczyć jej na żywo. A bardzo szkoda, bo... Oj, oj, oj. No i się zagadałem. A bardzo szkoda, bo oczywiście jest jednym też z kultowych odcinków. Tak jak, no mamy w Polsce jednak kilka takich naprawdę kultowych odcinków specjalnych, które... Kibice jeszcze mojej daty i oczywiście starsi na pewno będą pamiętać. Chociażby i Lubenie, no ale to oczywiście z mojego rajdu rzeszowskiego, jak chociażby i Walim i Patelnie sławne, które już tam od wielu, wielu lat dają kibicom naprawdę dużo fanów, bo tam zawodnicy... No, można łatwo zobaczyć, który zawodnik jak podchodzi do tematu, można tam zobaczyć dużo fajnych poślizgów, ale i ratowań, bo tam jest zawsze ślisko. Czy Michałkowa sławna, która już chyba nie ma w RSMP. Dobrze. Niestety wychodzi tu troszkę pewien problem z WRC. I ja odnoszę wrażenie, że on się nie zmienił od czasów WRC 10 w ogóle praktycznie. Otóż zwróćcie uwagę, że od ostatniego rajdu nie zmieniłem praktycznie w ogóle, nie praktycznie w ogóle, nie zmieniłem poziomu trudności i ostatnio ledwo udało nam się dojechać do mety i nie udało się nic wygrać, natomiast tutaj bardzo dużo błędów i... Ja bym naprawdę nie miał za złe grze, jeżeli tutaj by uznano, że no nie zasługuje na żadne zwycięstwo i byłbym powiedzmy piąty, szósty i tak dalej. A tu wygląda na to, że no na razie prowadzimy oczywiście, zobaczymy jak będzie na Power Stage'u. Może nagle skoczy poziom trudności, co tutaj też się zdarza. Spróbujmy zmienić tą konfigurację samochodu. No, niech będzie tak. Zobaczymy jak to się przełoży na prowadzenie. Deszczowy power stage. No w tym momencie cieszę się z tego, że mam miękkie opony, za to Andrzej nie cieszy się, że wybrałem naprawę zawieszenia zamiast naprawy karoserii, bo jak widzicie, no będzie musiał biedny jechać z otwartymi drzwiami. Mam nadzieję, że mu nie zaleje notatek. Ruszamy. 5, 4, 3, 2, 1, we're off. 100, flat right into left 6. Spróbuję się na razie za dużo nie odzywać, bo muszę wyczuć sobie jak będzie na mokrym. Słonie widzę, tylko jakieś takie nieruchome.
6 long, don't cut. Into flat right, 4-3, tightens 5, don't cut, 80. To zmiękczenie zawieszenia bardzo dużo dało. Right narrows and left two, don't cut. Czyżby się rozpiął dyferencjał? Nie, myślę, że po prostu najnormalniej w świecie jest bardziej ślisko. Right three, don't cut. Narrows into fast kinks, don't cut. And right three, into left three, 50. Ogólnie bardzo wam przeszkadza, jak mniej się odzywam podczas odcinków. Bo ja wiem, że no w sumie patrzeć, jak jedzie samochód, jest dla was nudne i lepiej, jak się ktoś odzywa. I ja też staram się tam komentować na bieżąco, co się dzieje. Ale jak są czasami bardzo trudne odcinki, no to jeszcze muszę trochę popracować nad multitaskingiem, że tak powiem. I nad umiejętnościami. Podziału swojej uwagi. Ale niestety, jak jest trudno, to będę się zamykał, bo, no bo muszę się wtedy skupić na tym, żeby to jakoś przejechać, tak? Bo tak jak mówiłem, tutaj też chodzi troszkę o to, żebym po pierwsze nie przeszczeliwał zakrętów, tak jak widzieliście to wcześniej, na tym krótkim odcinku, gdzie po prostu zagadałem się i całkowicie nie usłyszałem, że tam był zakręt w lewo. A po drugie, chciałbym, żebyśmy jak najszybciej doszli do tej pełnej klasy w Rally 1. No i żebyście mieli to, co w tej grze najlepsze, tak? Te najmocniejsze samochody. Miło słyszeć. Natomiast zmiękczenie zawieszenia, no tutaj nie poskutkowało za dobrze, jak widzieliście. Wcześniej to auto tak bardziej skakało, ale jednak jak już go tak przykantowało, to nie było mu się tak łatwo przewrócić. No a teraz widzieliście, co się stało. Left 3, rock in, 30. Left 4, don't cut, into kinks, 30. Left 6, bumpy, keep into right 6. Left 4, tightens, into right 4, tightens. And right 6, into flat left, bumpy. Flat right, into flat left, bumpy, tightens. Into right five, into left six, tightens, tree out. Wyjątkowe zakręty. And left six, into right five, short, 30. Left five short, tree in, into flat right. Heat into right three, opens long, 100, jump. O, to było fajne. Ten zakręt wyszedł tak na gumie, że tak powiem. Ale w ogólnym rozrachunku jednak to zmiękczenie amorków dużo dało. Into left five narrows, rock out and left two. Into right three, tightens. Flat left bumpy, into right 5, don't cut, 30. Left 4 bumpy, into right 5 bumpy, 100.
To niby miał być piątkowy zakręt, powiem wam szczerze, że no nie wyglądał na taki. Jak w niego wchodziłem, myślałem, że oj, wchodzisz w niego za wolno, a potem okazało się, że to była dobra prędkość. Także niestety jeszcze nie doszliśmy do takiego poziomu w grach komputerowych, gdzie pilot naprawdę zawsze mówi dobrze zakręty, chociaż no jest dużo lepiej niż kiedyś, to na pewno. Pierwsza gra, w której uważam tak naprawdę bardzo fajnie już można było jechać na tym, co mówił pilot. A znowu te proste takie, nie lubię tych party. No i znowu square left. Pamiętam, jak to się ostatnio skończyło. Wracając, pierwsza gra, w której naprawdę czułem, że mogę jechać na opis, to był Colin 2005. Tam, co ciekawe, na fotelu pilota posadzono Leszka Kuzaja. Ale był o tyle fajnie ten jego opis zrobiony. Oj, już znowu o mało nie dochowaliśmy. Był ten jego opis na tyle fajnie tam zrobiony, że naprawdę mogłem uwierzyć to, co mówi. No ale no, oczywiście to się w grach na przestrzeni tam czasu i lat rozwijało, ale to jeszcze nie jest idealne. Fajnie by było, jakbym mógł sobie jednak opis sam poprawiać. I zastanawiacie się, jakby to miało wyglądać? Otóż była taka gra. Rally Championship Extreme, o ile dobrze pamiętam. To nie była ta sławna przez wszystkich znana International Rally Championship 2000, tylko chyba kolejna część tej serii gier. I tam właśnie można było po prostu sobie jechać za Poznanie. I na Zapoznaniu można było zmienić opis pilota, po prostu zmieniając dany odcinek specjalny, dany znacznik na danym zakręcie. Ja miałem praktycznie wszystkie te odcinki przerobione, bo w serii Rally Championship był odwrotny opis. To znaczy był taki, jak jeździłem z Tomkiem Białym, gdzie jedynka była najszybsza, a piątka, szóstka to już był nawrót. I ja po prostu pamiętam, że przejechałem się za Poznanie. Przed każdym odcinkiem jeździłem za Poznanie i zmieniałem opis na nasz, czyli na taki, jaki tutaj mamy, z najszybszą szóstką, tak? Co tu się dzieje? Dobra, jak jest troszkę większe zawieszenie, to nawet fajnie się to uparty jedzie. Nie wiem, co to było, ale no cóż. Dobrze, że zostaliśmy na drodze tam. Nice! Wygląda na to, że Ride Kenny za nami. I tak jak mówiłem, nie ruszyłem od ostatniego odcinka poziomu trudności. Ostatnio było bardzo trudno, teraz było łatwo i myślę, że nawet za dużo gra mi wybaczyła. Powinniśmy tu być na piątym miejscu, bo mieliśmy sporo błędów. No ale dość dużo prowadzimy w klasyfikacji WRC 2, co jest oczywiście dla nas bardzo ważne. Okej, jesteśmy na serwisie w Rajdzie Kenny. To był szybki chyba odcinek. Tak jak mówiłem, sporo błędów. Na szczęście na tym rajdzie gra była dla nas pobłażliwa i udało się go wygrać. Jak widzicie, ze stanem samochodu już jest średnio, ale myślę, że będziemy to po prostu poprawiać w trakcie rozgrywki. Co w następnym odcinku? Moi drodzy, w następnym odcinku jedziemy rajd Estonii. Potem mamy odpoczynek, nie mamy żadnego tam rajdu, najprawdopodobniej jubileuszowego. Potem rajd Grecji i na tym zakończymy nasz sezon najprawdopodobniej, czyli już po rajdzie Estonii pasowałoby, żebyśmy powoli zaczęli myśleć nad jakimś samochodem, którym będziemy chcieli jeździć w przyszłym sezonie. Jeżeli nic się nie zmieni,
Wygląda na to, że dostaniemy propozycję jeździć w teamach Rally 1. Dlatego teraz do Was prośba. W komentarzach napiszcie, jaki samochód najbardziej byście chcieli, a jaki najmniej z klasy Rally 1. Bo wydaje mi się, że nie dostaniemy wszystkich trzech do wyboru, tylko powiedzmy dwa różne. I ja na podstawie tego, co Wy wybierzecie, po prostu najpopularniejszy samochód w pierwszej chwili wybiorę. Jeżeli nie będzie dla nas najpopularniejszy dostępny, no to wybiorę ten drugi popularny i dopiero na końcu trzeci popularny. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. A dla nas to chyba wszystko na dzisiaj. Tak jak mówiłem, szybki rajdzik, szybki odcinek, niespodziewanie szybki, biorąc pod uwagę, że Power Stage był dość długi. Sporo błędów, ale ogólnie zadowolony, no bo kolejna godzinka, niecała godzinka, którą mogłem z Wami spędzić. Także do usłyszenia. Jak zawsze dzięki za wszystkie suby, za to, że oglądaliście do końca. Narka, hejka.